Miśkowiak pojadą w tym ostatnim biegu sezonu dla EWPL Stali. 25 sekund do startu. Woźniak i Miśkowiak kontra Dudek i Lewandowski przy stanie meczu 51-33. Liczymy na naprawdę dobre ściganie. Lewandowski pokazał, że dziś może, że dziś potrafi, także patrzymy, zacieramy ręce na ostatnie starcie tego sezonu. Blisko tam siebie ustawieni na wewnętrznych polach Patryk Dudek, który status niepokonanego stracił w ostatniej serii startów, ale to i tak jest bardzo dobry mecz Dudersa. Po prawej ma Woźniaka, który przemówił się w końcówce. Lewandowski może zrobić najlepszy wynik w sezonie, teraz z pola C został, próbuje to wszystko wykorzystać. Miśkowiak pod Lewandowskiego bez pardonu przymknął go tam do płotu, no i pokazał, że też ma pazur. A Dudek gdzie? Dudek czy Gredzie? Dudek na sprawę, przecież już to widzieliśmy. Dudek cieszy publiczność, Woźniak będzie się starał. On także czuje, że Stal to coś więcej niż punkty, to coś więcej niż tylko pogoń za pieniędzmi. Będzie Patryka Dudka ścigał, a po szerokiej stara się jeszcze Miśkowiak, to także jest punktowo przyzwoity mecz byłego mistrza świata juniorów, szczególnie że rozprawił się z tym, z którym przede wszystkim miał się rozprawić, czyli z Lewandowskim, który moment startowy miał nie najgorszy, no ale jedziemy na 3-3. Patryk, który miał wahania formy i w sezonie, i w playoffach. Momentami zjawisko bytą, ten półfinał w Gorzowie dla Apatora wywalczył, teraz walczy o trójkę, daje brąz. Dzisiaj to widzieliśmy od dawna, teraz wiemy, jak kończy się sezon dla Apatora i Stali. 3-3, 54-36. 54-36, przegrany start Dudka, ale na dystansie rozprawił się swoim sposobem. Dzisiaj Patryk Dudek, kolejna trójka przy jego nazwie.